Czy masz świadomość? Tak oto jesteśmy dziś zbyt martwi, aby żyć i zbyt żywi, aby umrzeć. Boyang Chul Han, Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje. Heros naszej cywilizacji uwielbia teatralne formy przykuwania uwagi dotąd zarezerwowane dla aktorów. Błaznują więc politycy, dziennikarze, ale również nauczyciele, uczniowie, handlowcy, pracownicy i biznesmeni, a nawet kapłani i profesorowie. Gracjan Cimek, czas globalczyka. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem będzie pan Gracjan Cimek, politolog, profesor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni z Katedry Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, kim jest globalczyk? Globalczyk, taką nazwę, taką kategorię wypracowałem na podstawie analizy rozwoju bycia człowieka w warunkach cywilizacji XXI wieku, której efektem jest wzrastająca złożoność sieci powiązań wpływających na funkcjonowanie charakteru społecznego jednostki. Jako podstawowego rezultatu doświadczeń i sposobu życia zbiorowego, życia, które jest właśnie związane z procesami XXI-wiecznej globalizacji, która się troszkę wcześniej zaczęła. Wspólne doświadczenia, metody życia, które są przede wszystkim uwarunkowane strukturą ekonomiczną generowaną przez tą globalizację, która ma oczywiście charakter ponadnarodowy i obejmuje wszystkie struktury cywilizacyjne oraz wytwarza dogodne dla siebie idee, systemy wychowania. Można więc powiedzieć, że to jest wytwór procesu globalizacji jako nośnika realizmu kapitalistycznego. Tutaj używam takiego pojęcia za Markiem Fisherem, który taką książeczkę o realizmie kapitalistycznym opublikował. A więc chcąc nie chcąc, on jest wytwarzany jako efekt lawiny pędzącego zakumulowanego kapitału, jak uważam, można określić istotę globalizacji, która generuje proces z jednej strony obejmujący cały świat w sensie terytorialnym, ale po drugie, która chce podporządkować swojej zasadzie systemowej, to jest, jak to ujął Chomsky kiedyś, zyskowi ponad wszystko, wszystkie wymiary człowieka jako istoty społecznej, czyli przenika naszą cywilizację. I co jest cechą charakterystyczną tego realizmu kapitalistycznego, tak? Tutaj my pamiętamy odróżnienie socjalizmu, kategorii socjalizmu od socrealizmu, prawda? Tutaj tym się posługiwano, natomiast nie odróżnia się, a powinno, ideę i założenia kapitalizmu od realizmu kapitalistycznego. Otóż istotą tego realizmu jest perswazyjna atmosfera, która przenika właściwie naszą cywilizację, przenika naszą kulturę, nasze metody zarządzania pracą i edukacją i występuje jako swoista niewidzialna bariera krępująca myśl i działanie. Czyli krótko mówiąc, niczym orężatka rozpuszczona w wodzie staje się jej elementem, tak właśnie ten realizm kapitalistyczny, którego istotą jest ontologia biznesu, która po prostu za oczywiste uznaje, że wszystko, całe życie człowieka, łącznie ze służbą zdrowia, edukacją, powinno prowadzić się jak biznes. No i to po prostu przeniknęło i przenika tam, gdzie może, tam, gdzie nie ma oporu w naszą cywilizację i chcąc, nie chcąc, dotyka również, przenika ta atmosfera, idee, myśli, uczucia również człowieka, którego nazwałem globalczykiem. Oczywiście można w innych krajach nazywać go po swojemu, używając typowego nazwiska niczym Johnson czy Iwanow. Natomiast chodzi o to, że pojawia się wspólne bycie typu jednostki żyjącej w warunkach cywilizacji realizmu kapitalistycznego. A jak rozpoznać tego globalczyka? Kto nim jest?
No, w moim ujęciu oczywiście ja stworzyłem go jako, znaczy stworzyłem, wypracowałem to pojęcie na zasadzie znanej jako typ idealny, tak więc jest to wypracowanie, zarys, początkowe stadium pewnego typu idealnego, który nie występuje w praktyce społecznej jeden do jednego, ale stanowi punkt odniesienia i na podstawie tych cech, które ja tutaj odnalazłem poprzez metodę obiektywnej analizy bytu społecznego, tych wspólnych doświadczeń i oddziaływań, pojawiają się takie cechy, które charakteryzują tego globalczyka, a główną jego cechą jest no, uciekający pieniądz po prostu, czyli krótko mówiąc, pieniądz, który jest pulsem kapitalistycznej cywilizacji, staje się rzeczywistym podmiotem i czyni człowieka po prostu przedmiotem, który musi w obawie o przetrwanie i zagrożenie walczyć o jego zdobycie. I to, co jest dzisiaj uznawane za realistyczne, to jeszcze kiedyś było uznawane za no, irracjonalne, było czymś nie do pomyślenia, takie ogarnięcie całości naszego bytu. Natomiast Wiktor Pielewin, to taki rosyjski, postmodernistyczny zresztą pisarz rosyjski, już dwie dekady temu w takim pokoleniu Generation P nazwał, od Pepsi-Coli, scharakteryzował no, cechy, które ten globalczyk, można powiedzieć, teraz ujawnia. I on nazwał go Uranusem, ale to jest bardzo przypominające to, o co mi chodzi, dlatego że on uznał, że ten byt tego właśnie Uranusa właściwie opiera się na trzech odruchach, które decydują o jego życiu, tak zwanych wow, no nieprzypadkowo takie właśnie zawołanie typowe dla amerykanizacji kultury, oralny, analny i wypierający. Pierwszy oznacza pęd do pieniądza, którego posiadanie jest warunkiem usunięcia cierpienia spowodowanego między obrazem samego siebie i obrazem idealnego arcja tworzonego przez reklamę, czyli to, co jest przedmiotem hegemonii kulturowej, indoktrynacji i narzucania nam wyobrażeń, marzeń, mitów, i żeby próbować te nierealne często marzenia realizować, no to ten pieniądz jest niezbędny, więc trzeba uruchomić w sobie wszelkie siły, żeby za nim po prostu nadążać, pogonić, mieć. Drugi to jest tak zwany wow analny, to jest z kolei obowiązek wydawania, który no, jest drugim przejawem, rozkoszą zbliżania się do tego idealnego obrazu, czyli świątynie konsumpcji, wydawanie, gromadzenie dóbr na pokaz, mieszkanie w najlepszych dzielnicach, najdroższych mieszkaniach, jeździ najdroższymi samochodami, czy już takim absolutnym, czystym, można powiedzieć, wow, analnym jest gra w kasynie lub podczas spekulacji na giełdzie pieniężnej, a wiemy, że 97% transakcji dzisiaj w kapitalizmie odbywa się wirtualnie, w tym na giełdzie pieniężnej, więc jest to zasadnicza cecha współczesnego sfinansjonalizowanego kapitału. No i też trzecią cechą ważną jest wow wypierający, który Pielewin tak scharakteryzował, i to jest taka cecha, która powoduje, że on jest, ten globalczyk jest zabezpieczony przed jakimikolwiek impulsami, myślami, ideami, które mogłyby zakłócić te procesy oralne i analne, które wszystkie rzeczy, które nie są związane bezpośrednio z przepływem pieniądza, są dla niego po prostu czymś abstrakcyjnym, czymś nieistniejącym, czymś pomijanym. Na przykład co mogłoby być taką rzeczą, która jest pomijana, no na przykład cierpienie ludzi w Jemenie. To albo fakt, że w wyniku na przykład sprzedawania kredytów we frankach szwajcarskich potem 700 tysięcy ludzi ma problemy z tym, prawda? Że zostali oszukiwani przez pewien cały system oddziaływania i ich rodzinę, ich życie stają się po prostu, no, mają poważne problemy. Albo na przykład przeżycia religijne w czasie świąt, tak? Przeżycia religijne w czasie świąt. No, święta są dzisiaj skomercjalizowane i to, co się wiąże z elementami globalczyka,
czyli bogactwo, przepych, prestiż na pokaz, drogi prezent, no to jest owszem, no ale przepraszam, rozważania na temat idei Jezusa, na przykład tej, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty wejdzie do Królestwa Niebieskiego, raczej już nie istnieją. No? W związku z tym, no, tak jak Pielewin mówił, świat to miejsce, w którym biznes napotyka pieniądze, czyli bardzo krótkie, sloganowe, dogmatyczne podejście i to wszystko, cały świat jest temu podporządkowany. Ja kiedyś rozmawiałem właśnie z takim znajomym, którego długo nie widziałem, no i chciałem, interesuję się różnymi sprawami, chciałem go różnymi tutaj różne rzeczy poruszać. On mi na to mówi: człowieku, ja nie potrzebuję twoich dyskusji, to w ogóle mnie nie interesuje. Ja dyskutuję wtedy w firmie, kiedy ja muszę zrobić jakiś biznes, kiedy ja muszę kogoś do czegoś nakłonić, coś ustalić, komuś się przypodobać i to prowadzi do zysku, no to wtedy mi się chce dyskutować, a tak to szkoda czasu. A proszę podać jakieś przykłady z życia publicznego osób, które pan uważa, że są globalczykami. No ja myślę, że to jest troszkę, globalczyk to jest doświadczenie wspólne tych cech, o których ja mówię, w związku z tym, no niewątpliwie, jeżeli, no, to jest szereg cech. To jest szereg cech, które składa się na doświadczenie, które wpływają na postępowanie ludzi. Nie wszyscy mogą postępować tak, jakby chcieli. Tak? To jest tak, jak mówić kiedyś o kulturze rycerskiej, w średniowieczu, czy jest jakiś typ mandaryna w Chinach. No to jest pewien typ idealny, pewien wzorzec. No i oczywiście mniej czy bardziej ludzie z niego w nim funkcjonują, no ale można powiedzieć, że na przykład typowymi globalczykami są gwiazdy telewizyjne, gwiazdy filmowe, sportowe, wielki biznes, ci wszyscy, którzy znajdują się i szukają swojego miejsca na listach najbogatszych, którzy się ścigają, którzy się zwalczają. To jest to na pewno, natomiast to oddziałuje na innych, na wszystkich, bo jest punktem odniesienia, dlatego że w tej wyobraźni tworzonej przez procesy globalizacji człowiek, którego właśnie nazywam globalczykiem współczesnym, żyje w takim przeświadczeniu, że z jednej strony tym, co jest dla niego marzeniem niedoścignionym, to jest te przeistoczenie, to w prawosławie mówimy metanoia, ale tutaj jest przeistoczenie człowieka from zero to hero, tak? I najlepiej, żeby znaleźć się wśród procenta najbogatszych, którzy na przykład w 2017 roku przejęli 82% globalnego bogactwa. No kto by nie chciał być miliarderem, prawda? 42 miliarderów posiada majątek równy 3,5 miliardowi ludności świata. Proszę sobie przypomnieć, jak zmieniony został system i Polska zaczęła wchodzić w ten globalny realizm kapitalistyczny, to w 90 roku pojawił się taki film dla dzieci i młodzieży Mów mi Rockefeller. No, to już były te początki indoktrynacji w kierunku tego, co potem się rozwija jako globalczyk. No, ideałem byłoby się pozbywać odpowiedzialności społecznej, żyć własnym życiem, jak to się mówi, wolnością indywidualną, a przy bogactwie najlepiej uciekać z podatków, które są takim ograniczaniem tej wolności, najlepiej do rajów podatkowych i rzeczywiście ci najwięksi globalczykowie potrafią i mają możliwość wyprowadzania, bo przecież są obliczenia, które mówią, że 483 miliardy dolarów rocznie aż ucieka do tych rajów, z czego 312 wyprowadzają korporacje międzynarodowe, a 171, czyli też ogromne kwoty, poszczególni oligarchowie, poszczególne osoby. No ale to jest marzenie, które schodzi niżej, tylko niektórzy po prostu nie mogą, ale też by chcieli. A co to znaczy, że globalczyka cechuje postawa cynicznego dystansu? Cynicznego dystansu. No cóż, do tej pory, można powiedzieć, przed erą globalczyka, to można powiedzieć najpierw religie,
wyznaczały sens życia, wyznaczały wartości, wyznaczały perspektywy i dawały sens. Potem w epoce już tego kapitalizmu, rewolucji przemysłowej, pojawiały się ideologie całościowe, różne, oczywiście z główną liberalną, ale one też racjonalnie budowały jakąś perspektywę i dawały sens życia. Natomiast realizm kapitalistyczny pozbawił tego globalczyka, dlatego że w wyniku przemian ekonomicznych właśnie, które no, natężyły się od lat 70., nie będę o nich tutaj mówił, no, nastąpiła utrata pewników aksjologicznych, zdemontowano tak zwane wielkie narracje, demontuje się religię jako prawda, jakieś zbiory takich zracjonalizowanych, spójnych poglądów, brak pewników ekonomicznych i społecznych. Czyli krótko mówiąc, pojawia się taka sytuacja ciągłego walki o przetrwanie, można powiedzieć. I do tego, żeby w tej walce o przetrwanie jakoś, znaczy wynikiem tego jest po prostu cyniczny dystans prowadzący, nawet bym powiedział, do schizofrenii duchowej. Nawet pojawiają się takie badania, które wskazują, że schizofrenia ma związek właśnie z neoliberalizmem, tą ideologią tego realizmu kapitalistycznego. Bo tak jak ta deregulacja, znoszenie granic, prywatyzacja w ekonomii, tak samo następuje taka właśnie deregulacja człowieka, jednostki, istoty społecznej, która doświadcza tego znoszenia granic i barier aksjologicznych, ale właśnie ekonomicznych, politycznych, niepewności. I pojawia się takie zjawisko, które nawet można nazwać zdeterytyzowanie, że mówi się, można powiedzieć, że to jest, że globalczyk staje się takim koczownikiem hiperrzeczywistości, zeterytyzowanym nomadą, który po prostu ciągle musi się adaptować do zmiennej i niepewnej rzeczywistości, więc trudno jest się mu zakorzenić i właściwie on się wykorzenia i to i w związku z tym bardzo dobrze oddaje tą istotę, to co powiedział Neil McKinley w filmie Gorączka Michaela Manna z 1995 roku, który stwierdził, nie przywiązuj się do niczego, czego nie będziesz w stanie w razie wpadki zostawić raz na zawsze w ciągu 30 sekund. W związku z tym, że ten system, który się rozwija globalnie w latach 90., no już praktycznie po tym, jak upadł alternatywny system tego realnego socjalizmu i wraz ze Związkiem Radzieckim, no spowodował zacieranie się granic między państwami, między kulturami, ale także pomiędzy prawdą a fałszem. Nieprzypadkowo ogłoszono nam łaskawie, że żyjemy w epoce postprawdy. Ci, którzy tego globalczyka uznają za prawidłowe funkcjonowanie. Pomiędzy rzeczywistością a spektaklem, dezinformacją a informacją, publiczną a prywatnym, tym, co jest realne, a tym, co jest wizerunkiem, tym, co jest etyczne i nieetycznym i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, to panie profesorze, tu się wtrącę a propos tej postprawdy, to mi przychodzi kolejne pytanie do głowy, jaką nową mową posługuje się globalczyk? To znaczy jeszcze tutaj bym tylko dodał, jeżeli chodzi o ten cyniczny dystans, ponieważ skoro nie ma żadnej prawdy, jest ta postprawda, to za to jest wstawiana nowomowa, czyli taki symulakra, która ma na nowo ustawić jakieś uzasadnienia dla jego funkcjonowania. A tymczasem globalczyk nie wierzy w spójną ideologię, nie wierzy w prawdę, nie potrzebuje żadnej debaty na temat wartości społecznych, dlatego występuje kryzys ideologii, kryzys w ogóle polityki, która jest zamienia spektakl. Natomiast i ta nową mowa jest po to wytwarzana, między innymi, aby ukryć przed tym globalczykiem, żeby wytworzyć taki fantazmat ideologiczny, który ma ukryć przed nim, że to, co się dzieje, te procesy, to nie są tylko przypadkowe zbiory jakichś wydarzeń, zjawisk z różnych elementów cywilizacji, tylko że za tym się kryje określony globalny projekt właśnie korporacyjny. Bo wtedy to byłoby jednak zbytnio, kapitał przerobił lekcje XIX wieku i wie, że w XIX wieku, jak się masy zorientowały, w czym leży problem, to zaczęły się organizować i budować, prawda, różnego rodzaju partie lewicowe i współpracować po to, żeby zmienić tą swoją
tą swoją sytuację. No więc rozbicie, atomizacja i nowomowa mają spowodować, żeby ten zagrożenie nie powróciło. No więc ta korporacyjna mantra składająca się ze słów fetyszy takich jak kariera, potencjał, sukces, zarządzanie, projekt, prawda, cel, inwestycja w samego siebie. Zobaczcie, projekt, a nie ma idei żadnej, tak? Tylko jest projekt. Więc nie ma już żadnych dogmatów, nie ma przykazań religijnych, nie ma imperatywów Kanta. Jest właśnie ten cynizm, imperatyw kariery i wspinania się drabinę prestiżu, ale jest też też idole, którzy tworzą takie właśnie różnego rodzaju slogany. Na przykład można znaleźć w internecie 3 lekcje od Steve'a Jobsa, twórcy korporacji Apple, jak odnieść sukces we wszystkim, co się robi. No i posłuchajmy. Do mistrzostwa dochodź krok po kroku. Bardzo mądre, prawda? Traktuj swoje porażki jak schody, po których dochodzi do sukcesu. Głębokie? Usuń przeszkody, które blokują Cię i nie pozwalają wyjść poza strefę komfortu. Co to jest? Przecież to tak naprawdę to jest magia, która, dlatego że dzisiejszy system korporacyjny deracjonalizuje człowieka. Globalczyk jest deracjonalizowany. I to jest powrót do magii, do epoki jeszcze sprzed religii. Co to znaczy deracjonalizowane? Deracjonalizacja, no to jest związane z tym, o czym mówiłem wcześniej. Religia, no, katolicyzm, prawda? Oczywiście on ma swoją teologię, ma swoje dogmaty, ale on jest racjonalny, no prawda? Popatrzmy na 7 grzechów głównych, prawda? Nie zabijaj, nie kradnij, prawda? Znaczy grzechy to są oczywiście, to są przykazania, ale są grzechy. Pycha, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, no to są racjonalne wskazówki, co jest dobre, a co złe, prawda? Według tej religii. Teraz popatrzcie, porównajmy sobie 7 grzechów głównych z cechami społeczeństwa realizmu kapitalistycznego i globalczykiem. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu? No gdzie? To tutaj właśnie jedz, konsumuj ponad stan i się tym i marnuj na pokaz, to jest przeciwne, prawda? I tak jakbyśmy, czy pycha, no to, jestem wyżej na liście najbogatszych, to jestem lepszy od ciebie, no to jest podstawą. I tak samo odejście od ideologii, prawda? No oczywiście nie mówię już nawet o komunizmie, ale komunizm, konserwatyzm, czy nawet liberalizm ten klasyczny, który był racjonalny, prawda? Ten homo economicus musiał być jakoś zracjonalizowany po to, żeby racjonalnie dochodzić do pieniędzy te elementy były jakoś przejrzyste. Tutaj jest deracjonalizacja, dlatego że uznano, że no, te przemiany społeczne są obiektywne i nastąpiło odejście od takiego społeczeństwa dyscyplinarnego, jak to mówił Foucault, które dyscyplinowało, które tresowało tą jednostkę, czy w szkole, czy w koszarach, czy w fabryce z zagrożeniem więzienia, właśnie w takie tak zwane społeczeństwo osiągnięć, które mówi, wszystko możesz, świat jest otwarty, możesz być kim chcesz, możesz sam siebie tworzyć, prawda, masz nieograniczone możliwości. I to wszystko pięknie brzmi i rzeczywiście no, w estetyce możesz coraz więcej, możesz wybierać religię albo ją odrzucić, możesz mieszać religię, możesz mieszkać gdzie chcesz, prawda? A nawet teraz mówi się o wyborze płci, czyli następuje taka indywidualizacja, że jeszcze te indywiduum może się wewnętrznie tutaj jakby dzielić, bo sobie wybierze płeć. No ale last but not least, koniec końców raczej bym powiedział tak. Są obiektywne wskaźniki, punkty odniesienia w tego realizmu kapitalistycznego. Wzrost lub spadek zysku, to jest dobro i zło. I tutaj nie ma zlituj się. I to tworzy taką schizofrenię i dlatego jest ta nowa mowa neoliberalna, którą Alan Beer napisał, taką książeczkę dobrą została wydana, socjolog francuski, który właśnie pokazał, używając tego języka Orwella, jak nowomowa neoliberalna, jak się zmienia w treści pojęć takich jak wolność, równość, sprawiedliwość, społeczeństwo obywatelskie, państwo, po to, żeby to funkcjonowało zgodnie z zasadami. I na przykład no, takim elementem nowomowy jest, no, jest workfare, czyli pracobyt, prawda? Które no, jest też treścią globalczyka. Kto nie pracuje, kto nie zarabia, ten musi zginąć. To jest, do tego to prowadzi. A czy globalczyk jest jeszcze człowiekiem, czy już jest biorobotem? Toczy się wojna z gotówką.
Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No to jest ważne pytanie. Tutaj trzeba od razu sobie wskazać, no co jest, co nas czyni człowiekiem, to przecież podstawowe pytanie, które filozofowie, a potem inni we wszystkich innych wynikających z filozofii naukach sobie stawiamy te pytanie, homo politicus, homo economicus, prawda, i tak dalej. Natomiast ja tutaj za profesorem Adamem Karpińskim uważam, że człowiek jest, ma pewne atrybuty duchowości, które się przejawiają w każdym z nas. I to jest duchowość intuicyjno-refleksyjna, spontaniczno-kreacyjna, doświadczanie przez nas swojej jednostkowości, ale także doświadczanie wspólnotowości, bycia wśród innych. To jest również w każdym człowieku pewne rozumienie dobra, rozumiane w perspektywie transcendentnej, czyli takiego dobra, które jest dla nas ostateczne i jak to przekładamy na nasze działanie. No i wielowymiarowej wolności, w której jednoczy się ona z wielowymiarową odpowiedzialnością. No i na czym polega biorobotyzacja? Otóż ona jest ograniczeniem tych atrybutów człowieka zgodnie właśnie z programem ontologii biznesu, czyli ona z naszego bogactwa, potencjału, o tak bym powiedział, tak, potencjalne i aktualne, no, powoduje, że aktualne jest to, co się no, jest dokrojone, a nowością tego systemu właśnie, tego społeczeństwa osiągnąć, mówimy, tego społeczeństwa niby możliwości nieograniczonej, jest to, że człowiek sam dokraja swoją duchowość do tego, do tych impulsów, które pochodzą po prostu z rynku. Także występuje taka cenzura właściwie na rzecz wyłączania automatycznego nieprawidłowych planów życiowych, zainteresowań, stylów życia, a nawet pochodzenia społecznego i narodowego, prawda? Znamy przykłady, jak ktoś wyjeżdża do na przykład Polaków, którzy wyjeżdżają i chcą być bardziej amerykańscy niż Amerykanie. Zresztą teraz widziałem program Ameryka da się lubić, jest w Polsce i taką fajną piosenkę nagrał taki zespół Piersi, w którym oni śpiewają, że właśnie Ameryka jest ok, Ameryka is the best i takie fajne rzeczy tutaj powtarzają, także to jest bardzo interesujące zjawisko. Czyli człowiek nie zaczyna od pytania, kim ja chcę być, co we mnie, co mnie interesuje, tylko co ja muszę, kim ja muszę być, żeby się sprzedać na rynku i w związku z tym pracuje cały czas nad sobą, staje się tak zwanym menadżerem samego siebie, to jest nowum właśnie cywilizacyjne, aby być bardziej taki efektywny i dyspozycyjny wobec wyzwań i impulsów rynkowych. Na tym polega ta biorobotyzacja, czyli kieruje swoją karierą zawodową, ale również uczuciami, emocjami, prawda, chodzi na kursy różnego rodzaju, szkoli się, bo to się właśnie mówi, on się nie wychowuje, tylko on się szkoli po to, żeby występować jako atrakcyjny zasób ludzki, bo zdaje sobie sprawę, że musi to robić, ponieważ nie przetrwa, a konkurencja i wszystkich innych traktuje jako konkurentów, bo występuje ten właśnie wyścig szczurów. Stąd, ale no, czy to nie jest tak, panie profesorze, bo tak mi przyszło do głowy z mojego życia, jak ja szedłem do, wybierałem technikum, a raczej wybierałem szkołę średnią, to z jednej strony chciałem być stolarzem, ale do technikum, gdzie mógłbym się nauczyć tego zawodu, no było bardzo daleko, a z drugiej strony sobie myślałem, taka też była no, wiele lat temu, kilkadziesiąt lat temu była też taka presja, czy taka atmosfera, żeby wybierać takie zawody, które są, nie wiem, lepiej płatne. W końcu poszedłem do technikum elektronicznego,
później na politechnikę, na informatykę. Te 10 lat jakby zupełnie było pomyłką, bo nie jestem ani informatykiem, ani elektronikiem, ani technikiem tutaj. No ale jakby to mi przyszło do głowy, że już kiedyś tak dobieraliśmy się pod rynek. Co pan ma? Nie, to nie jest nic nowego, oczywiście. Ja bym powiedział, socjalizmu nie zbudowano, krótko mówiąc, tak? Próbowano, nie zbudowano, już na inną dyskusję by trzeba było tutaj. Halo, słychać mnie? Tak, tak, słyszę. Na inną dyskusję. Więc to nie jest proces nowy, ale ja bym porównał troszkę w ten sposób. Jak kapitalizm w takiej długiej epoce budowy kapitalizmu, o długim okresie, tak jak to mówił Ferdynand Braudel, od XV do XVIII wieku się rozwijał, to istota polegała na tym, że coraz mniejszy był zakres możliwości, że ludzie, chłopi, rzemieślnicy mogą zaspokajać swoje potrzeby i przeżyć bez udziału rynku, tak? Więc to stopniowo, w końcu w sensie materialnym, no, zaczęło to wszystko funkcjonować na zasadach rynku. Nie mówię tutaj ideologii wolnego rynku. Problem jest w tym dzisiaj globalczyka, że wtedy to był proces materialny, a dzisiaj jest to proces taki duchowo-społeczny, że coraz mniej jest sfer życia, celów, możliwości, idei, które będą, w której w naszej duchowości będą mogły żyć poza tym, czego wymaga ten korporacyjny rynek. Czyli to jest totalne wchłonięcie naszego ja przez właśnie tą ontologię biznesu. No? I to już jest ten krok, w którym następuje zagubienie jednostki, bo z drugiej strony mam przemiany w postaci globalnego rynku konkurencyjnego i ten globalczyk, prawda, po prostu to czuje, że on jest konkuruje z ludźmi nie tylko z bliskiego otoczenia, ale również z innych obszarów globalnych łańcuchów produkcji i korporacji. No, no? No tak, ktoś, kto pracuje w Polsce w IT, konkuruje z kimś, kto pracuje w Indiach. A co o globalczyku powiedziałby Debord, autor Społeczeństwa Spektaklu? No to znaczy on już, można powiedzieć, już dawno temu, kilkadziesiąt lat temu wskazywał na to, że tak zwane społeczeństwo, ten hipertrofia mediów, które tłumaczono, że są przejawem pluralizmu, wolności, tak naprawdę, że za nimi kryją się, że to jest fasadowe określenie i za nimi kryją się po prostu określone oddziaływania i profesjonalnie zarządzana medialność przez wielkie korporacje, które monopolizowały i teraz zmonopolizowały te wielkie media. Oczywiście tutaj się pojawiły w internecie jakieś próby alter mediów, co pozytywnie wpływa, prawda, na nasze możliwości przeciwstawiania się temu, czego przykładem chociażby jest ten, przykładem jest ten nasz wywiad tutaj. Natomiast społeczeństwo spektaklu powoduje, że właściwie wszystkie formy do tej pory istotne zamieniają się w takie gry pozorów. Dlatego mamy społeczeństwo politycznego spektaklu, wybory, które też mają te właśnie takie różnego rodzaju, można powiedzieć, symulakry różnych idei, a które nie zmieniają niczego jakościowo. Mamy ciągłą zabawę, prawda, sport, muzyka oraz gry to my, jak kiedyś ktoś śpiewał. Neil Postman mówił zabawić się na śmierć, ale tak naprawdę za tym spektaklem kryje się właśnie ten impuls dążenia do pieniędzy i walkę o przetrwanie, którą doświadcza globalczyk. Natomiast pewną przejawem tego jest to, co tutaj również zostało zacytowane na początku naszego wykładu, to, że ludzie, którzy muszą walczyć, muszą ukrywać swoją naturę, swoje ja, pojawia się właśnie ta schizofrenia duchowa,
i na zewnątrz próbują zabłysnąć, tworzyć swój brand, symulować, sprawiać dobre wrażenie właśnie przez różnego rodzaju błaznowanie czy to polityków, czy dziennikarzy, ale również i kapłani, i uczniowie, i nawet profesorowie. Czasami zamiast zajmować się nauką, no to bardziej próbują gdzieś tam zostać gwiazdami internetu. A czy Globalczyk żyje w napięciu, czy w uśmiechu? Znaczy, uśmiech jest korelatem odmiennych stanów duchowych i Globalczyk, no właśnie następuje ta biurokratyzacja, której centrum jest, która polega na tym, że punktem realnym, zgodnie z realizmem kapitalistycznym, jest czynienie siebie kapitałem, znaczy uprzedmiotowianie siebie, waloryzacja siebie, próba uczynienia z siebie towaru, governmentality, ktoś tam nazwał to, governmentality, zrobienie z siebie właśnie takiego towaru, i temu procesowi jest podporządkowanie reżimu swojego bycia, swojego funkcjonowania, więc ten uśmiech jest tutaj instrumentem, tak jak i wszelkie inne przejawy typu również praca emocjonalna nad sobą, czy praca nad swoim ciałem, prawda, żeby wyglądać, żeby estetycznie tutaj również być atrakcyjny. Natomiast ludzki uśmiech, ten, który byśmy potrzebowali, który jest prawdziwy w sensie takim właśnie ludzkim, no on jest wtedy, kiedy realizujemy wszystkie atrybuty duchowości harmonijnie, przede wszystkim kiedy nie tylko żyjemy dla siebie, ale żyjemy wśród innych i realnie bez manipulacji możemy liczyć na innych i być doceniani innych i sami im pomagać, czyli wspólnotowość, która jest anulowana przez ten realizm kapitalistyczny, marginalizowana i właściwie już usuwana z życia i wynika z pełnego zdrowia, prawda? Bo zdrowie pełne, no to nawet Światowa Organizacja Zdrowia zauważyła, że to nie jest tylko brak chorób fizycznych, ale dobrostan i psychiczny, i społeczny, i duchowy. Ostatnie pytanie, co warto robić, żeby nie stać się Globalczykiem? No przede wszystkim człowiek jest istotą społeczną i dlatego tą kategorię wypracowałem, że to są to nasze doświadczenia społeczne wynikające z obiektywnych, niezależnych od jednostek procesów, o których tutaj mówimy, ekonomicznych, ale i za tym idejących, generowanych procesów kulturowych, ideowych, a no oczywiście innych też, ale te nas może mniej interesują na potrzeby rozmowy. Nie wszystko zależy od naszego wyboru. Niestety zauważam, że takim zabezpieczeniem przed buntem Globalczyka jest psychologizacja problemu i sprowadzanie go do takiego, do haseł: jesteś kowalem własnego losu, zawsze można się zmienić, czas na zmiany, hasła typu wolność zamiast zniewolenie, manifestacje poglądów w internecie na temat tego, jaki to system jest nieludzki, co ma prowadzić do jakiegoś mitycznego wyzwolenia, uznania, że ja wiem, więc ja się nie poddaję, ale to jest błąd sokratejskiego intelektualizmu etycznego, czyli że sama wiedza nas wyzwala. No niestety tak nie jest. Trzeba zrozumieć, że to nie wszystko zależy od nas, a istotą sprawy, żeby tym Globalczykiem, no, żeby ten Globalczyk przestał być dominującym typem tworzonym przez tą cywilizację, no jest powrót do po prostu zmieniania struktur wielkich społecznych, które alienują nas, struktur opresyjnych, ekonomicznych, przepraszam, zaczynając. Czyli krótko mówiąc, potrzebny jest nam wielki reset, ale nie ten stworzony przez klasę z Davos w formie idei promowanej przez Klausa Schwaba, która tak naprawdę chce doprowadzić Globalczyka na wyższe stadium, prawda, jeszcze go dopracować, można powiedzieć, ale taki prawdziwy wielki reset krytyczny, odrzucający dehumanizację i deracjonalizację, a więc musi obejmować wymiar indywidualny, czyli rzeczywiście świadomość jednostkową, ale również przede wszystkim systemowy. Czyli to musi nastąpić koniec realizmu kapitalistycznego. Tak jak Fischer mówi, to jest coś, co 50 lat temu się w głowie nie mieściło. I tak jak porozmawiamy jeszcze z ludźmi, nawet w Polsce, którzy no, żyją dłużej,
no to oni często się chwytają za głowę, ale to pokazuje, że nie jest nic raz dane na zawsze, czyli można świat zmieniać. I Francja dzisiaj nas przekonuje, kilka milionów manifestantów, że tam globalczyk nie zwycięży, prawda? Bo to jest to, że jedna strona chce i robi dużo, okazuje się, że człowiek się buntuje. Musimy wyjść z kategorii pracobytu workfare, czyli zapracuj się na śmierć, prawda? Na rzecz po prostu realizacji wszelkich atrybutów człowieka i właśnie ta indywidualność i praca musi harmonizować ze wspólnotowością, z innymi wartościami. No i coś, i przede wszystkim ten odrzucenie tego realizmu kapitalistycznego, no to jest zniesienie tej idei zysków ponad ludzi i nowa i kultura, która po prostu no znowuż uwzględni wspólnotę jako najlepsze lekarstwo na depresję, która jest właściwa globalczykowi, tak? Bo skąd się ta depresja bierze? No właśnie ona jest związana z tą presją tego systemu ontologii biznesu, tak? Z tym presją, że każdy może. A kiedy nie można już móc, popadamy w depresję i system najchętniej chciałby to zepchnąć na jednostkę, ale to, że nam zamknęli biznesy w czasie prawda, pandemii, nie zależy od jednostki. No, to, że żabki, prywatne fundusze inwestycyjne zamykają konkurencję małych polskich firm, nie zależy od ich właścicieli tylko od tego, że ktoś przyzwolił na to. Więc również tym, co jest wyzwaniem dla zniesienia globalczyka, jest wykorzystanie rozwoju technologicznego, ogromnego, postępującego sztucznej inteligencji, automatyzacji, robotyzacji do zniesienia, proszę Państwa, homo economicusa wreszcie. Bo możemy, bo po prostu praca nasza będzie zastępowana przez roboty, jak to nazwał jeden klasyk agenty przyrodniczej pracy, i będziemy mogli zacząć myśleć o całkiem nowej sposobie życia, bo będziemy mieli rozwiązane problemy ekonomiczne, bo kiedyś trzeba było pracować, bo byśmy nie przetrwali bez tego i ciężko, ale dzisiaj się to zmienia. Pojawiają się nowe idee cybernetycznej planowanej gospodarki. Po prostu tak naprawdę no musimy wyjść z prehistorii. To Edgar Morin, taki francuski intelektualista, właściwie mówił, że my żyjemy cały czas w prehistorii. Dlaczego? Bo czym się różni nasza walka o byt, przetrwanie na wolnym rynku globalnym z walką, prawda, o przetrwanie, walką o ogień? No cały czas trzeba walczyć i słabszy przegrywa i jesteś ostatni, nie widzisz stawki, jak śpiewał zespół i musisz przegrać i life is brutal, ci jeszcze cyniczny dystans podpowie, że to tak musi być. Więc potrzebny jest nie koniec historii, tak jak to liberałowie ogłosili, ale tak naprawdę początek historii wyzwalającej nas właśnie z tych konieczności ekonomicznych. Mm-hmm. No oby miał Pan tutaj rację a propos tej technologii. Ja obawiam się, że technologia nas jeszcze bardziej zrobi globalczykami, no ale to już jest temat na zupełnie inny podcast. Bardzo dziękuję za rozmowę dzisiaj Państwa i moim gościem był Pan Gracjan Cimek, politolog, profesor Akademii Marynarki Wojennej, wynik z Katedry Stosunków Międzynarodowych. Profesorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo Panie redaktorze i mam nadzieję, do usłyszenia. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!